Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej. Z nami pan premier Mateusz Morawiecki oraz minister klimatu i środowiska, pani Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Bardzo proszę, panie premierze, o zabranie głosu. Szanowni Państwo, myślę, że bardzo wielu Polaków, którzy głosowali na opozycję, może się czuć dzisiaj wystawionych do wiatru. Bo nomen omen ustawa wiatrakowa to nie błąd, to niestety, jak widzimy doskonale, efekt lobbingu i staje się to regułą, jak będzie działała opozycja. I przerabialiśmy już zresztą to wcześniej. Czy z obietnic wyborczych opozycja już się wycofuje z tych wszystkich, które były przedstawione wcześniej, a z kolei tych, których nie było, te, których nie było, będzie przepychała jeszcze mocniej. Widzieliśmy, jak było to w poprzednim cyklu wyborczym. Widzieliśmy doskonale, że obiecywano, że nie będzie podniesienia wieku emerytalnego, a podniesiono wiek emerytalny zaraz po wyborach. A więc milczeli o tym, co miało nie nastąpić, a nastąpiło. I tutaj też widzimy taki lobbying interesów zagranicznych, który ma drenować kieszenie Polaków. I tak samo jest właśnie z ustawą wiatrakową, z Lex Kloska, która nie została napisana w polskim parlamencie. Szanowni Państwo, ta ustawa została napisana, no właśnie, gdzie, panie marszałku, gdzie, panie przewodniczący Tusk, została napisana ustawa wiatrakowa? Kto napisał ustawę Lex Kloska? Zadaję głośno dzisiaj to pytanie, ponieważ społeczeństwo polskie, ponieważ Polacy muszą i chcą to wiedzieć. To jedna z gigantycznych afer ostatniego trzydziestolecia. I szanowni Państwo, o tym jeszcze dwa słowa dzisiaj powiemy, ale już na samym początku. Pewnie pamiętacie Państwo 20 lat temu w aferze Rywina-Michnika lub czasopisma, taki dopisek. To przeszło do klasyki. Ktoś dopisał lub czasopisma. Tutaj nie wiadomo kto zmienił 500 metrów, które znajduje się w uzasadnieniu ustawy, na 300 metrów. Kto zmienił przepis na 300 metrów? Pytam wyraźnie. Szanowni Państwo, jeszcze nie objęli rządów, a już mamy przedsmak tego, co może nas czekać. Brak konsultacji społecznych, za to działanie pod dyktando różnych instytucji zagranicznych, działanie pod dyktando inwestorów zagranicznych i lobby biznesowego. Pani Henik-Kloska, tak jak cała Trzecia Droga i Platforma, próbują w tej chwili oszukać Polaków. Mówią, że nie ma żadnych wywłaszczeń. Tak mówią, prawda? No to przyjrzyjmy się tym przepisom. Sprawdźmy to, jaka jest prawda. Projekt Lex Kloska, czyli projekt, już nie wiem, czy Platformy, czy Polski 2050, bo Polska 2050 przerzuca ten projekt na Platformę. Platforma mówi, że to projekt Polski 2050. Powiedzmy, że jest to projekt wspólny Platformy i Polski 2050. Ten projekt przewiduje możliwość wywłaszczenia. Dziś są takie możliwości wywłaszczenia możliwe tylko przy wielkich inwestycjach autostradowych, linie kolejowe. Polacy o tym doskonale wiedzą. To jest artykuł 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. I oni tam do tego artykułu 6 dopisali wiatraki. Także te największe wiatraki. Dopisali te wiatraki do kategorii inwestycji celu publicznego. To jest nowy artykuł 4c, punkt 4c w artykule 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. A więc dopisują artykuł punkt 4c tam, gdzie jednoznacznie z tego wynika, że można wywłaszczać Polaków. A więc oni przyjęli możliwość wywłaszczenia Polaków pod wiatraki. Czujecie to Państwo? Rozumiecie coś z tego? Ale jeszcze pójdę o krok dalej. Otóż wiemy doskonale, jak cenna jest ziemia rolna w Polsce, zwłaszcza dla rolników. Drodzy rolnicy, w tej ustawie Lex Kloska, ustawie Platformy i ustawie Polski 2050, zawarty jest przepis, że można stawiać wiatraki na ziemi rolnej bez przejścia przez całą tę uciążliwą procedurę odrolnienia czy przeznaczenia na cele nierolnicze. Każdy, kto w Polsce budował dom czy
chce budować dom na ziemi rolnej, wie doskonale, jak ta procedura jest uciążliwa. Tutaj nie będzie żadnej uciążliwej procedury. A więc drodzy rolnicy, drodzy mieszkańcy wsi, nie dość, że chcą wam stawiać wiatraki tuż pod waszymi domami, to jeszcze zgadzają się na wywłaszczenie waszej ziemi, także tej ziemi rolnej, ze względu na to, że dopisali wiatraki do tej ustawy, o której przed chwilą powiedziałem. Drodzy państwo, widać, że ten projekt napisał ktoś z zewnątrz. Raz jeszcze pytam, kto napisał ten projekt? Po czym to poznaję? Zobaczcie na uzasadnienie tego projektu. W uzasadnieniu mamy 500 metrów. Nagle w ustawie pojawia się 300 metrów. Taka wrzutka. Wrzutka typowa jak słynne lub czasopisma. Projekt jest więc wewnętrznie sprzeczny. To znaczy, ktoś pewnie wie, ten kto napisał ten projekt albo w kierownictwie Platformy, albo w kierownictwie Polski 2050, czy chodziło właśnie o to, że lobbyści mają już gotowe projekty do budowy farm wiatracznych 300 metrów od gospodarstw domowych, 300 metrów od granic gospodarstw? Myślę, że tak, no bo innego uzasadnienia trudno tutaj wymyślić. Kto jest zatem rzeczywistym autorem tych przepisów? Opozycja chce zmusić Polaków do tego, żeby żyli w cieniu wielkich wież wiatrowych. Ustawianie wiatraków 300 metrów od domów to żadna transformacja energetyczna, to jest dewastacja krajobrazu. A zresztą zapytam w tym miejscu, ilu polityków Platformy, ilu polityków partii Tuska albo partii Hołowni chce postawić sobie i postawi sobie wiatraki 300 metrów od swojego domu, od własnego domu. Pokażcie Polakom na własnym przykładzie, że popieracie te rozwiązania. Śmiało, proszę ręce do góry, kto zgadza się na postawienie wiatraków, prawda, 300 albo 500 metrów od domu. Jak to jest, że rozwiązania wiatrakowe nie były obecne w kampanii wyborczej? Pamiętacie to państwo? Przypomnijcie sobie. Ba, rozwiązań wiatrakowych tak ujętych w ogóle nie ma w 100 konkretach Platformy Obywatelskiej. A jednak pojawiają się teraz w tej brutalnej, bezczelnej inicjatywie Lex Kloska, czyli ustawie wiatrakowej. Szanowni państwo, teraz kilka zdań dla tych, którzy próbują kontrastować tamtą, no złą ustawę, jak już wszyscy Polacy o tym wiedzą, z tym, co my osiągnęliśmy w zakresie promocji źródeł odnawialnej energii. Otóż być może dla niektórych, którzy ulegają propagandzie naszych oponentów politycznych, będzie to dziwne, ale w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości podnieśliśmy prawie czterokrotnie moc zainstalowaną w odnawialnych źródłach energii. Z 7 gigawatów w 2015 roku na 27 gigawatów. Niemal razy 4 ta moc zainstalowana. Stukrotnie, ponad stukrotnie wzrosła moc zainstalowana w fotowoltaice. Ale nie tylko to, także energetyka wiatrowa, energetyka wodna tutaj przeżywały bardzo dobry czas. Oprócz tego oczywiście nowe farmy wiatrowe na Bałtyku i projekty atomowe. Te projekty atomowe prywatne, ale także z udziałem spółek Skarbu Państwa, to na prawdziwe otwarcie nowego systemu energetycznego przyszłości. Tymczasem ta ustawa to jest zwykły szantaż wobec Polaków, ponieważ, szanowni państwo, popatrzcie, myśmy zaproponowali kilka tygodni temu, w oparciu o to, co mówiliśmy w sierpniu, we wrześniu, bardzo prostą ustawę zamrażającą ceny energii elektrycznej od 1 stycznia. Tymczasem co zrobili nasi przeciwnicy polityczni z Polski 2050 i z Platformy Obywatelskiej? Oni podłączyli pod projekt zamrożenia cen energii elektrycznej ten podły lobbying na rzecz różnych biznesów, głównie biznesów zagranicznych. Czyli podłączyli Lex 300 metrów, Lex Kloska pod ustawę o zamrożeniu cen energii elektrycznej. Dlaczego? Po to właśnie, żeby na zasadzie szantażu. Albo będziecie mieli te
niższe ceny energii elektrycznej, ale wtedy zgódźcie się na wiatraki 300 metrów od swoich domów, albo nie będziecie mieli obniżonych cen energii elektrycznej. Czysty szantaż wobec Polaków. Pan Szymon Hołownia obiecywał nową jakość w polskiej polityce. Tymczasem widzimy, że te standardy, pierwsza wielka ustawa zaproponowana przez opozycję, która chce być koalicją rządzącą, i widzimy, że to są standardy Republiki Bananowej. To właśnie w republikach bananowych w taki sposób realizowane są projekty, że wyzyskuje się ludzi, wyzyskuje się społeczeństwa na rzecz inwestorów zagranicznych, którzy czerpią nadmiarowe zyski i nie płacą odpowiednich podatków do kasy państwa, do budżetu państwa. Ustawa wiatrakowa przerzuca właśnie koszty transformacji energetycznej na Polaków, a w zamian za to zagraniczne firmy mają dostać zwolnienie z opłat, które wpływały do polskiego budżetu. A więc, szanowni państwo, podsumowując, kilka zasadniczych pytań. Ta ustawa nie jest w interesie Polaków. Lex 300 metrów, Lex Kloska nie jest w interesie Polaków. W czyim interesie została ta ustawa napisana? Z kim konsultowano przepisy tej ustawy? Kto forsował rozwiązania korzystne dla zagranicznych producentów turbin? Tam jest jeszcze jeden bardzo ciekawy zapis w tej ustawie. Otóż dla celów modernizacji tych wiatraków, które oni chcą stawiać 300 metrów od domów, możliwe będzie używanie części nie wcześniej wyprodukowanych niż 48 miesięcy przed właśnie datą produkcji. Co to oznacza? To znaczy, że znowu złom z Niemiec ma być przywożony do Polski i ten złom ma służyć tutaj za części wymienne, zapasowe dla tych wiatraków. Czy to nie przypomina państwu jakiegoś schematu, który wcześniej był w Polsce obecny? Kto wprowadził te niekorzystne dla Polaków poprawki? Tych pytań jest bardzo, bardzo wiele. Dlatego, szanowni państwo, tutaj jak w soczewce w tej ustawie wiatrakowej widać, że jeżeli by nie powstała za tydzień koalicja polskich spraw, to widać, jak bardzo drenowane będą kieszenie polskich obywateli i w jaki sposób ma być właśnie realizowane prawo. Dzisiaj Lewica w tej nowej, ewentualnej koalicji, Lewica mówi, że nie poprze tego Lex Kloska. Platforma mówi, że to nie jest ich, tylko to jest Polski 2050. Polska 2050 mówi, że to jest Platformy, a PSL mówi, że to jest ustawa do poprawki, do poprawienia. No to życzę powodzenia przy tak realizowanych projektach. To jest jeden z największych bubli prawnych. Stąd przypominam to lub czasopisma. Jeden z największych bubli prawnych wyprodukowanych przez ostatnie 30 lat. Jest to ewidentny szwindel legislacyjny. Dlatego domagamy się komisji śledczej, która rzeczywiście sprawdzi, skąd są te przepisy. Skąd przyszły te przepisy? Kto wpisał te przepisy do tej ustawy Lex Kloska? Mam też dla opozycji taką propozycję. Bardzo wiele elementów z tej ustawy świadczy o tym, dla kogo i w czyim interesie ona jest i dla kogo chcieliście tę ustawę przygotować, więc może po prostu przeprowadźcie kabel do Republiki Federalnej Niemiec, nazwijcie go Nord Stream 3 i wtedy będzie wszystko jasne, a Polacy będą również mieli bardzo prosto narysowany schemat interesów waszej koalicji. Nie minął miesiąc od pierwszego posiedzenia Sejmu, a już mamy pierwszy zamach na portfele Polaków. No i najważniejsze, jest dziś realne zagrożenie, szanowni państwo, że za 4 tygodnie prąd będzie dużo droższy. My przez 2 lata kryzysu energetycznego, jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie, mroziliśmy ceny energii, zresztą mroziliśmy je również wcześniej, aby Polacy, polscy seniorzy, polscy emeryci, polskie rodziny miały jak najniższe ceny energii elektrycznej. Teraz Platforma i Polska 2050 mówią tak,
Albo weźmiecie wiatraki 300 czy 500 metrów od waszych domów, wywłaszczenia, odrolnienie bez pozwolenia ziemi rolnej, albo nie będzie obniżek cen energii elektrycznej, zamrożenia cen energii elektrycznej. My proponujemy prostą, jasną ustawę. Ona leży u pana, panie marszałku Hołownia, już od dawna. Czekamy na jej przyjęcie. Czas ucieka, a to, co jest najważniejsze dla Polaków, niestety może nie zostać wdrożone. Dlatego bardzo proszę wszystkich parlamentarzystów o jak najszybsze przegłosowanie ustawy naszego rządu, która reguluje te tematy w bardzo prosty sposób i w sposób taki, który nie pozwala realizować interesów lobbystów, którzy zresztą nie wiadomo do końca, skąd przyszli. I to, mam nadzieję, wyjaśni Komisja Śledcza. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie premierze, i bardzo proszę o zabranie głosu panią minister. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, to wszystko prawda, co powiedział przed chwilą pan premier. Natomiast ta ustawa jest nie tylko bardzo zła, ten projekt ustawy i niewiadomego pochodzenia, on jest też niebezpieczny. Ja bym chciała jeszcze dwa zdania na ten temat. Ten projekt usuwa chociażby zupełnie przepisy dotyczące lokowania farm wiatrowych wobec sieci najwyższych napięć. Proszę państwa, to już jest zagrożenie wprost dla wszystkich z nas. Dlatego, że nie chodzi tu już tylko o to, że uszkodzenie takiego wiatraka może uszkodzić sieć najwyższych napięć, a to może zdestabilizować system w całej Polsce. U wszystkich z nas w domu może spowodować długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej. To może spowodować i mróz, i wiatr, i jakakolwiek inna anomalia pogodowa, ale to jest również ciągły wpływ, interferowanie tego wiatraka, ruchu mas powietrza, które on powoduje z sieciami najwyższych napięć, które spowodować mogą po prostu ich zniszczenie, uszkodzenie albo przyspieszoną konieczność wymiany. A my musimy o nasze sieci dbać. Widać, że ktoś, kto pisał tą ustawę o nasze sieci, po prostu dbać nie musi. Jego interesuje taki bardzo krótkowzroczny zysk, spodziewam się. Co więcej, proszę państwa, ta ustawa mówi o tym interesie celu publicznego również w kontekście wszystkich źródeł OZE. A to oznacza jedną rzecz, proszę państwa. Będzie można, będąc w katalogu celów publicznych, wszędzie, łącznie z parkami krajobrazowymi, inne źródła odnawialne budować, inwestować, chociażby farmy fotowoltaiczne. To jest kolejne zupełnie nieprzemyślane, skandaliczne rozwiązanie. Ta ustawa, ten projekt wpływa na sąsiednie gminy. Zostało wyjęte z obowiązującego prawa konieczność uzgodnienia z gminami sąsiednimi. A proszę pamiętać, że bardzo często decydując uchwałą czy w jakikolwiek sposób o inwestycji na swojej gminie w przeszłości, te inwestycje były prowadzone blisko granicy gminy. Więc w sposób oczywisty wpływały na mieszkańców gmin sąsiednich. Oni już nie będą mieli nic do powiedzenia. Ich ta ustawa nie będzie dotyczyć. Te rozwiązania ich nie będą dotyczyć, będą na nich wpływać, będą obok nich żyć, natomiast nie będą mieli w żaden sposób wpływu na to, co, gdzie i w jaki sposób się buduje. Ta odległość 300 metrów, o której mówił pan premier, to jest również odległość od samej turbiny, od podstawy turbiny, nie od granicy inwestycji. Więc to jest często będzie jeszcze inna odległość. To jest zupełnie zmienione, czyli to może być po prostu bliżej. To może być bliżej państwa domu. Myśmy granicą zrobili barierę granicy inwestycji, niekonkretny wiatrak. Następna rzecz, o której muszę powiedzieć, to jest wirtualny prosument. Myśmy założyli, że skoro obywatele danej gminy i ci, na których wpływa ta farma wiatrowa, zgodzą się na to, żeby w ich planach zagospodarowania taka farma istniała, że ten plan to uzna, to powinni mieć z tego korzyści. 10% wyprodukowanej energii powinna trafiać do nich. Tego nie ma w tym projekcie. Ta energia już do domów tych ludzi może trafi, może nie trafi. Nie jest to w żaden sposób obowiązek, to jest tylko możliwość. To jest fakultatywne dla inwestora. Czyli znów społeczność lokalna, ci, którzy w cieniu tych wiatraków żyć będą, traci na tym rozwiązaniu.
Ta uchwała gminy, która ma wprowadzać i łamać miejscowe plany zagospodarowania, ich nie dotyczy. Oni być może zupełnie w żaden sposób nie będą się mogli wypowiedzieć, bo ta inwestycja celu publicznego szereg uzgodnień wyłącza. Po prostu. W tym organizacje pozarządowe. Repowering to jest kolejny element. Bardzo wątpliwy. Nie tylko na kanwie prawa europejskiego, ale również krajowego. To jest przekraczanie 50% czy do 50% mocy zainstalowanej, zwiększenie tych turbin w tym samym miejscu nie będzie wymagało decyzji RDOŚ-u, żadnej. Będą to mogli państwo po prostu zrobić. Co więcej, i to jest też ważne w tym kontekście pierwszej części, o której mówił pan premier, ja oczywiście jestem gotowa mówić długo na temat jakich skandalicznych rozwiązań i zapisów, które są wpisane w tą część wiatrakową, naprawdę skandalicznych. Takich, których ja bym sobie nawet nie wyobrażała, że ktoś może mieć śmiałość wprowadzenia w taką ustawę, wywracających porządek. Tam, proszę państwa, również wpisane jest opóźnienie wprowadzenia nowego systemu planowania przestrzennego. Wszyscy narzekają publicznie na to, że ten ład powinien być wprowadzony. Ano przesuwamy to o 2 lata bez żadnego uzasadnienia. Żadnego. Po prostu przesuwamy. I to jest następny skandaliczny element. Można by o tym mówić naprawdę bardzo dużo, nie mówiąc już o tym, jakby to wpłynęło w ogóle na bezpieczeństwo energetyczne Polaków. Ta na siłę integracja kolejnych farm wiatrowych może doprowadzić do tego, że będziemy po prostu płacić za to, że one nie produkują. Czyli najpierw pozwolimy w pobliżu państwa domu wybudować farmy wiatrowe, a potem będziemy płacić ich właścicielom za to, że nie produkują energii, bo ona się w systemie po prostu nie mieści. To są naprawdę skandaliczne rozwiązania, ale skandaliczne rozwiązania są też w tej części pierwszej, o której pan premier mówił o tym szantażu. No ale proszę państwa, proszę zwrócić uwagę na termin, w jakim to ma być obowiązywać. Ochrona Polaków, ochrona naszych obywateli ma obowiązywać przez pół roku. To nie jest pewność tego, że szkoły, przedszkola, domy dziecka, wszyscy w domach będą chronieni przez cały kolejny rok. Nie, proszę państwa, pół roku. A małe i średnie przedsiębiorstwa w ogóle. Zostało to wyłączone. To też zostawiam państwu pod rozwagę. Ten szantaż jest z dwóch stron nieuczciwy, jak każdy szantaż. On dotyczy również tego, że tam nie ma małych sklepików, zakładów fryzjerskich, mechaników samochodowych, tego wszystkiego tam nie ma. Ci sobie muszą radzić sami, a reszta jest chroniona, ale przez pół roku. Już abstrahuję od tego, że grzebano już na przykład również we wzorach wyliczania ceny ciepła i ceny rekompensaty dla ciepła. Od tak po prostu, bez uzasadnienia i bez konsultacji. To jest też bardzo dziwne i też prowadzi do pytania, kto tą ustawę pisał, kto ten projekt pisał. To doprowadził do tego, że mamy w ustawie zapisy, które zwalniają z wpłaty nadmiarowych, inframarginalnych zysków, tej dywidendy wojennej, tych, którzy energię wytwarzają, szczególnie w odnawialnych źródłach energii. Oni są zwolnieni, zupełnie zwolnieni z płacenia tej odpisów od kwoty nadmiarowych zysków, ale rekompensaty dostaną. To jest nic innego niż państwo będzie płacić, ale oni swojej kontrybucji już do tego wspólnego koszyka nie włożą. To jest uspołecznianie wszystkich strat, ale prywatyzacja zysków. Oni są bezpieczni, my wszyscy za to zapłacimy dalej. To jest kolejny skandal. To jest kolejny skandal i tych skandali jest więcej, bo tam są też zapisy zmieniane w prawie energetycznym, bardzo wątpliwe, bardzo ryzykowne niektóre i również bez najmniejszych konsultacji. To jest taki koszyk obfitości dla lobbystów, nie waham się powiedzieć. Każdy sobie w tą ustawę włożył, w ten projekt, co mu w duszy grało, co mu było potrzebne, co ułatwia jego procesy inwestycyjne. Ja bardzo szanuję prywatnych inwestorów, ale musimy równoważyć wszystkie strony. Wszystkie strony tego równania, całe nasze otoczenie społeczne, gospodarczo-społeczne musi w sposób równoważny i solidarny ponosić ciężary i otrzymywać benefity. Nie może być tak, że wybrani są tylko ci, którzy mają same benefity, a cała reszta ponosi wszystkie ciężary. To jest po prostu niesprawiedliwe.
Cała ta ustawa nadaje się, i mówię to bardzo dyplomatycznie, do bardzo głębokiej reformy, a najlepiej do tego, żeby zająć się dobrze przygotowaną ustawą rządową w zakresie ochrony obywateli, małych i średnich przedsiębiorstw, podmiotów wrażliwych, a rozwiązania dotyczące odnawialnych źródeł energii i rynku energii i prawa energetycznego zostawić na inne regulacje i bardzo dobrze przedyskutować i przeanalizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani minister i teraz przechodzimy do pytań. Bardzo proszę pan redaktor. Dzień dobry, Łukasz Kisło, Fakty TVN. Panie premierze, jaki jest największy sukces pana nowego rządu? Szanowni państwo, ja bardzo się cieszę, że możemy normalnie pracować i zaproponować szereg bardzo dobrych rozwiązań. Proponujemy z różnych ministerstw gotowe ustawy, gotowe rozporządzenia. Jak widzicie państwo, bardzo intensywnie pracujemy. Po kilka razy w tygodniu spotykam się z poszczególnymi ministrami i prezentujemy najlepsze możliwe ustawy dla obywateli. Mógłbym z każdego ministerstwa tutaj przytoczyć takie propozycje, ponieważ jestem po spotkaniach z ministrami, ale powiem może tylko o czterech podstawowych. Pierwsza to wakacje kredytowe, druga emerytury stażowe, trzecia to zerowy VAT na żywność i czwarta to właśnie zamrożenie cen energii elektrycznej. To najważniejsze projekty, z których jestem bardzo dumny, ponieważ cieszę się, że w krótkim czasie udało się je przygotować dla rodaków. Jeszcze chciałem się spytać, panie premierze, czy pan prezes Adam Glapiński powinien stanąć przed Trybunałem Stanu i czy sama ustawa o Trybunale Stanu jest zgodna z Konstytucją, pana zdaniem? Czy ustawa o Trybunale Stanu jest zgodna z Konstytucją, to musi się wypowiedzieć w tej kwestii Trybunał Konstytucyjny i jego zdanie tego Trybunału będzie ostateczne. A pierwsza część pytania pana redaktora, czy pan prezes Adam Glapiński powinien stanąć przed Trybunałem Stanu, pozwólcie państwo, że skomentuję w taki sposób. Gdyby każdorazowo koalicja rządząca albo partia rządząca po prostu po wyborach chciała dokonać zmiany na stanowisku prezesa Narodowego Banku Polskiego, to po prostu stawiałaby go pod Trybunał Stanu, ponieważ prezes Narodowego Banku Polskiego według przepisów podlega postawieniu przed Trybunałem Stanu zwykłą większością głosów. A więc bardzo łatwo koalicji, która zawiązuje rząd, z samej tej tylko racji wiadomo, że ma ponad 230 głosów. Bardzo łatwo byłoby postawić przed Trybunał Stanu. Gdzie wtedy byłby konstytucyjny zapis o niezależności prezesa Narodowego Banku Polskiego i całego Narodowego Banku Polskiego? Jak mogłaby być realizowana konstytucyjna zasada niezależności banku centralnego od wpływu polityków? Myślę, że każdy jest w stanie sobie odpowiedzieć na to pytanie. Bardzo proszę, pan redaktor. Artur Molenda, TVN24. Witam serdecznie. Dwa pytania. Najpierw takie zbiorcze do państwa. Panie premierze, panie minister, został tydzień waszego rządu, dwutygodniowego rządu. Jakie plany na ten tydzień w kancelarii premiera i u pani minister w resorcie? Może jakieś projekty? I pytanie jeszcze jedno do pana premiera. Panie premierze, czy już zna pan wytwórnię filmową, która nagra film o Pałacu Saskim, bo pan z rezerwy budżetowej, czyli z tych środków, które powinny być przygotowane na jakieś sytuacje awaryjne, przeznaczył pan 10 milionów złotych na film o Pałacu Saskim. Hollywood, Bollywood. Szanowni państwo, zacznę może od tego pierwszego pytania pana redaktora, potem panią minister poproszę i potem na drugie pytanie. Tak jak powiedziałem panu redaktorowi na wcześniejsze pytanie, mamy szereg ustaw, rozporządzeń, propozycji z każdego ministerstwa. Na przykład z Ministerstwa Rolnictwa projekt Lokalna Półka, czyli realizacja naszego zobowiązania przedwyborczego. My realizujemy nasze zobowiązania, wiarygodność jest naszą podstawową wartością i dlatego będziemy wszystkie te rzeczy, które obiecaliśmy w formie ustaw
zostawiać albo do realizacji parlamentowi, albo jeżeli nie uda się przegłosować, czy nie zdobędziemy większości parlamentarnej dla naszego rządu, to będziemy pilnować, aby one weszły w nowej konstelacji rządowej pod obrady Sejmu i zostały przegłosowane. Lokalna półka, tematy związane z rolnictwem, tam było ich 6 czy 7 związanych z odbudową trzody chlewnej, z rynkiem kukurydzy, owoców miękkich, także ten, który dotyczy przewoźników, to już na styku między Ministerstwem Rolnictwa a Ministerstwem Infrastruktury. Tutaj mogę Państwu uchylić rąbka tajemnicy, ale to jakby obiecałem przewoźnikom i na pewno tego tutaj słowa dotrzymamy. Będziemy bardzo ostro i jednoznacznie domagać się przywrócenia systemu zezwoleń na transporty ukraińskich ciężarówek, ukraińskich kierowców przejeżdżające i przyjeżdżające do Polski. Ten system działał do wiosny 2022 roku i działał dobrze. Potem przez Komisję Europejską został zmieniony i dzisiaj przewoźnicy blokują granice. Będziemy na pewno domagali się od Komisji Europejskiej przywrócenia systemu zezwoleń, który w sposób ekwiwalentny i sprawiedliwy regulował ten rynek. W Ministerstwie Rodziny i Spraw Społecznych mamy szereg bardzo ciekawych projektów na czele z projektem, który również ogłaszaliśmy wcześniej, emerytury stażowe, ale nie tylko. Tak jak zapowiadałem w ramach prezentacji Dekalogu Polskich Spraw, my przyglądamy się również dobrym projektom, ciekawym projektom przedstawionym przez dzisiejsze partie opozycyjne, ponieważ zależy nam na tym, aby zbudować koalicję polskich spraw. I stąd będziemy proponować rozwiązania z programu Lewicy Renta Wdowia. Może dogadamy się tutaj na tym polu z Lewicą i będziemy w stanie przegłosować wspólnie tego typu projekty i tak dalej, i tak dalej. Mogę o tym opowiadać bardzo długo, ponieważ w zeszłym tygodniu odbyłem kilkadziesiąt spotkań z ministrami, wiceministrami. Rozmawiałem na tematy związane z realizacją obietnic wyborczych z jednej strony, ale z drugiej o projektach dotyczących przyszłości. Pani minister, proszę, pani z państwa ministerstwa. Tak, bardzo dziękuję. Pierwsza rzecz, nad którą pracujemy w tym tygodniu bardzo intensywnie, to jest prace parlamentarne dotyczące tego zgłoszonego rządowego projektu dotyczącego cen energii, mrożenia cen energii. On ma być w komisji procedowany w tym roku, w tym tygodniu. Liczymy na to, że ten nasz dobry projekt, który na cały rok gwarantuje ochronę obywatelom, małym i średnim przedsiębiorstwom, samorządom, podmiotom wrażliwym, zostanie przez komisję przyjęty, bo to jest naprawdę dobry, przemyślany, sprawdzony projekt, sprawdzone rozwiązania. Wskazujemy wszystkie te błędy dotyczące tego skandalicznego projektu, czy bardzo złego projektu, o którym rozmawialiśmy na początku, dotyczącego wiatraków. Ja tam nie wspomniałam jeszcze jednego kwestii dotyczącej bezpieczeństwa i chciałabym to jeszcze Państwu powiedzieć, a mianowicie zniesiona została konieczność certyfikowania serwisantów turbin wiatrowych. Każdy będzie mógł to robić. Bez żadnego certyfikatu. Czy to jest bezpieczne? Po co to ktoś zrobił? Dla kogo ktoś to zrobił? Kto na tym skorzysta? Więc takich elementów tam jest bardzo dużo. My zaproponujemy rozwiązanie to nasze. Tu będziemy wskazywać, dlaczego każde z tych rzeczy jest błędne. Poza tym mamy projekt ustawy o wodorze. To jest zmiana prawa energetycznego, mała konstytucja wodorowa. Mamy projekt ustawy o odbetonowieniu miast, miasteczek, naszej przestrzeni wspólnej. Mamy przygotowany projekt Przyjazne Osiedle, który wprowadza zazielenienie osiedli z wielkiej płyty, doprowadzenie ich do jeszcze lepszego standardu życia dla wszystkich mieszkańców. Szereg kolejnych rozporządzeń. Przejmujemy również z decyzją, rozporządzeniem rolę pełnomocnika jako resort odpowiedzialny za energię, pełnomocnika do spraw infrastruktury energetycznej krytycznej. Tam prowadzone są procesy inwestycyjne zarówno w ramach Gaz-Systemu, które nadzorować będzie ten sam resort, jak i pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Tutaj nie mamy 15 minut na przerwę, nie mówiąc o tygodniach czy miesiącach. Tutaj nie wolno zwolnić tempa, jeżeli chcemy być bezpieczni energetycznie. Na to wskazał chociażby ostatni COP
który właśnie w tej chwili się dzieje w Dubaju. Tam po raz pierwszy w przestrzeni publicznej w ramach szczytu klimatycznego głośno powiedziano o energii jądrowej jako koniecznym elemencie miksu energetycznego, który globalnie pozwoli doprowadzić do tego, że to rzeczywiście to 2050 będzie zero net, będziemy bezemisyjni. Pierwszy raz, proszę Państwa, naprawdę wyjątkowa data. Pokazało się słowo nuklear na szczycie klimatycznym i mówiło o tym jednym głosem cały szereg państw. Podpisana została deklaracja, Polska ją również podpisała, dotycząca potrojenia globalnie mocy w energii jądrowej do 2050 roku. Nie możemy tutaj spuścić z oka zarówno prywatnych, jak i publicznych inwestycji w energetykę jądrową. To jest prawdziwe bezpieczeństwo Polaków, to jest prawdziwa niska cena energii, to jest prawdziwa zmiana miksu energetycznego, to jest prawdziwa polityka klimatyczna. Nie na rympał, nie na zasadzie, co komu w duszy gra, do jednej ustawy. Dla każdego coś miłego, all inclusive. To są nasze działania. I drugie pytanie pana redaktora. Zrymowało pani. Czyli to dotyczące Pałacu Saskiego. Szanowni państwo, Pałac Saski został z premedytacją zniszczony przez Niemców już po Powstaniu Warszawskim. Pałac Saski jest symbolem bardzo kluczowym dla wszystkich Polaków. Pałac Saski jest znakiem rozpoznawczym niemieckiego barbarzyństwa nie tylko wobec ludności cywilnej, ale także wobec polskiej kultury. Pałac Saski jest perłą polskiej kultury, był perłą polskiej kultury do czasu, aż Niemcy jej nie zniszczyli, nie anihilowali, bo taki był plan Niemców wobec całego narodu polskiego. A więc Pałac Saski uosabia czy utożsamia w sobie bardzo wiele elementów tak kluczowych z punktu widzenia polskiej historii, polskiej tradycji, polskiej kultury i dlatego większość Polaków, co bardzo wyraźnie widzieliśmy po reakcjach, kiedy ogłaszaliśmy odbudowę Pałacu Saskiego, jest zwolennikami odbudowy Pałacu Saskiego, abyśmy pokazali Niemcom, że odrodzona Polska, że Polska, która się szybko rozwija, sama odbudowuje Pałac Saski. I aby pokazać, jak wielka będzie to praca, jakiego wielkiego wysiłku wymaga od wysiłku archeologicznego, to już dzisiaj mamy, tutaj te prace mamy już dzisiaj prowadzone w tamtym miejscu poprzez cały wysiłek architektoniczny, finansowy. Aby pokazać to, chcemy przygotować film. Zarząd, który zajmuje się odbudową Pałacu Saskiego, wystąpił do mnie z takim wnioskiem i ja się pozytywnie do tego odniosłem. Tylko czemu z rezerwy budżetowej? Proszę? Tylko dlaczego z rezerwy budżetowej? Wcześniej, panie redaktorze, nie było to zaplanowane w Ministerstwie Kultury i Ministerstwo Kultury zwróciło się do mnie, aby te nieplanowane wcześniej wydatki mogły być zrefinansowane z rezerwy budżetowej. Czyli tworzenie filmu o Pałacu Saskim równa pan z wydatkami, na przykład jeżeli doszłoby do jakiejś katastrofy ekologicznej? Panie redaktorze, ale proponuję doczytać ustawę o finansach panie redaktorze, publicznych, żeby pan trochę... Pieniądze w rezerwie budżetowej są zabezpieczone na wszelkie klęski żywiołowe i one w budżecie tegorocznym nie zostaną nawet wykorzystane. Także proszę się nie niepokoić. Oczywiście priorytet mają tutaj wszystkie ewentualne nagłe wypadki, które są finansowane z rezerwy budżetowej. Mamy już grudzień, do końca roku kilka tygodni. W związku z tym tam na pewno zostanie znaczna pula środków. Proszę się nie niepokoić. Proszę wszakże też wziąć pod uwagę to, co ja powiedziałem, że Pałac Saski jest symbolem niemieckiego barbarzyństwa, zniszczenia Warszawy, zgładzenia Polski. I dlatego jest ważne, aby wszyscy Polacy widzieli, w jaki sposób chcemy Pałac Saski odbudować. Dziękuję bardzo. Chciałem się tylko, panie redaktorze, upewnić, że stacja TVN nie ma żadnego pytania co do afery wiatrakowej. Nie ma, no nie ma. Nie ma. A co premier ma wspólnego z projektem? Bo konferencja była na ten temat, dlatego chciałem się upewnić. Panie rzeczniku, ale to mam wrażenie, że już przez te lata waszych rządów mogliście się zorientować, że rola redakcji polega na redagowaniu, a nie narzucaniu. Chciałem się upewnić, panie redaktorze. To nie ta stacja, że wy przysyłacie pytania. Zawsze jestem życzliwy wobec liczby pytań do TVN. Chciałem się upewnić, że pan nie ma pytania co do tematu konferencji. Ale ja mam szczęśliwie, Bardzo ciekawa polemika pomiędzy panem redaktorem a panem rzecznikiem.
pan rzecznik jakże słusznie zauważył, że redakcja TVN nie ma żadnego pytania dotyczącego Lex Kloska, żadnego pytania dotyczącego afery wiatrakowej. Ba, uwaga, to na pewno TVN wytnie, bo oni są mistrzami cenzury, ale chcę powiedzieć, że tak mnie poinformowano, że wtedy, kiedy wybuchła afera wiatrakowa, fakty TVN w ogóle jej nie zauważyły. No to naprawdę godni następcy Jerzego Urbana. Proszę. Dzień dobry. Roch Kowalski, RMF FM. Panie premierze, to ja wyjdę naprzeciw pańskiemu oczekiwaniu pytania o ustawę wiatrakową. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Proszę bardzo. Spędzili państwo tutaj ponad pół godziny wytykając błędy, uchybienia, skandal, nazywając ten projekt skandalicznym. Tak się zastanawiam, panie premierze, czy nie ma pan ochoty uderzyć się w piersi? Bo gdyby założyć, że to, co państwo mówią, jest prawdą, to tego całego zagrożenia by nie było, gdyby państwa rząd zgłosił swoją ustawę wcześniej, kiedy państwo jeszcze mieli większość. Czy nie ma pan takiego poczucia, że tą właśnie opieszałością w tej decyzji i zgłoszeniu projektu dopiero po wyborach, no naraził pan, przyjmując to, co państwo mówią, naraził pan Polaków na te wydatki, na te skandale, na ten bubel prawny i Republikę Bananową? Nie tylko nie mam takiego odczucia, ale taka antylogika, którą pan przedstawił, jest niestety niezgodna z rzeczywistością, którą mieliśmy okazję zaobserwować w ostatnich 2 latach. Otóż, szanowni państwo, na tym etapie procesu sejmowego, legislacyjnego 2 lata temu, czy były projekty dotyczące zamrożenia cen energii elektrycznej? Nie było, a jednak je wdrożyliśmy. Podobnie było rok temu, wdrożyliśmy zamrożenie cen energii elektrycznej i obiecywaliśmy to już w sierpniu i we wrześniu. Następnie niestety Senat pod kierunkiem pana marszałka Grodzkiego nie działał tak sprawnie jak Senat pod kierunkiem pana marszałka Karczewskiego na przykład i przeciągał wszystko o miesiąc do czasu, kiedy Sejm już po prostu nie procedował. I dlatego zaproponowaliśmy to zaraz po wyborach, coś, do czego się zobowiązaliśmy, a my nasze zobowiązania, my nasze obietnice realizujemy przed wyborami. A więc jest tutaj jak najbardziej potwierdzenie tych naszych intencji w oparciu o to, co już 2 razy zrobiliśmy, jak również potwierdzenie wynikające z logiki procesu legislacyjnego. Panie premierze, pan mi zarzucił antylogikę, ale wydaje mi się, że pan wybiórczo podchodzi do sprawy, bo to przecież w państwa gestii leżało ewentualne zwołanie dodatkowego posiedzenia Sejmu we wrześniu. Jakby mają pan pełną świadomość, że to może być ostatni moment, kiedy mają państwo większość i kiedy mogą zabezpieczyć Polaków i ich finanse właśnie przed podwyżkami cen energii elektrycznej w przyszłym roku. Dlaczego pan tego nie zrobił? Tak, ale nie wiem, czy pan redaktor i szanowni państwo orientujecie się, że ustawa o NABE, zawierająca wiele bardzo różnych rozwiązań energetycznych, została w taki sposób przetrzymana przez Senat, aby nie mogła być procedowana. Gdyby pan marszałek Grodzki nie przetrzymywał jej bodaj do połowy września, spokojnie można by było tę ustawę przeprowadzić. To jeszcze mam drugie pytanie, właściwie drugie zagadnienie, bo pan mówił też, że potrzebuje tych 2 tygodni między innymi na to, żeby tworzyć tę koalicję polskich spraw. Odbyły się konsultacje, znaczy pan zorganizował konsultacje partyjne, na które przyszła tylko Konfederacja. Chciałem zapytać, jakby mógł pan precyzyjnie powiedzieć, z kim w tym tygodniu prowadzi pan negocjacje, z kim się spotyka i gdzie poszukuje tej większości. Czy ma pan, tak z głębi serca, czy ma pan wiarę i nadzieję w to, że w poniedziałek znajdzie się dla pana 231 głosów? Dziękuję. Tutaj, szanowni państwo, głównie moja wiara dzisiaj wynika z tematu dzisiejszej konferencji. Ponieważ jeśli Lewica i PSL chcą rzeczywiście podpisywać się pod takimi projektami, pod takimi lobbystycznymi, bardzo niebezpiecznymi dla Polaków projektami, to myślę, że poszczególni parlamentarzyści tych ugrupowań zastanowią się nad tym, czy nie warto jednak, aby powstała koalicja polskich spraw, a nie koalicja zagranicznych spraw ustawy wiatrakowej. I ta moja wiara wzrosła w ciągu ostatnich kilku dni na skutek ustawy wiatrakowej. Ona nie jest jakaś ogromna, jest pewnie 20-30%, ale ta moja wiara cały czas jest. A pytał pan redaktor również o nazwiska. Wszyscy, z którymi rozmawiam, proszą mnie o poufność, a ja słowa dotrzymuję i nie będę podawał nazwisk. Bardzo proszę, pan redaktor.
Dzień dobry, Brian Kasprzyk, Polsat News. Ja mam kilka pytań w kilku wątkach, więc pozwolą państwo, że będę je osobno zadawał. Na początek, panie premierze, wracając do prezesa NBP, Ryszard Petru zapewnia w mediach, że wniosek o postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu właściwie jest już gotowy, więc jakie konsekwencje pana zdaniem będą się wiązały z takim krokiem? Mam nadzieję, że żadne, jeżeli ustawa o Trybunale Stanu będzie w taki sposób zinterpretowana przez Trybunał Konstytucyjny, że odwoływanie prezesa NBP pod takimi pozornymi pretekstami jest niemożliwe, ale to nie mi o tym rozstrzygać. To po pierwsze, a po drugie mogę tylko krótko powtórzyć to, co powiedziałem, że gdyby każdorazowo koalicja rządząca lub partia rządząca miała taką możliwość, to konstytucyjny zapis o niezależności prezesa Narodowego Banku Polskiego, czyli Banku Centralnego, byłby po prostu fikcją, więc mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Jeżeli chodzi o te zarzuty, które większość parlamentarna ma pod adresem prezesa NBP, no to między innymi upolitycznienie tej instytucji i w tym kontekście okazuje się, że jednym z doradców prezesa NBP jest pan Wojciech Jasiński, prominentny polityk Prawa i Sprawiedliwości. No więc, panie premierze, jak pana zdaniem to się ma do tej apolityczności NBP? Przypominam sobie doskonale listę doradców z czasów na przykład pana prezesa Marka Belki, albo z jeszcze wcześniejszych, albo tych, którzy byli wówczas zatrudnieni jako politycy, zupełnie wprost politycy tamtych obozów politycznych. I myślę, że to jest, wystarczy za odpowiedź na to pytanie. Ale panie premierze, pana zdaniem pan Jasiński powinien być tym doradcą, czy raczej nie? To nie jest pytanie do mnie. Jeżeli jest dobrym doradcą, to nie widzę powodu, dla którego nie, miałby nie być doradcą, ale to jest prerogatywa prezesa Narodowego Banku Polskiego, nie mająca nic wspólnego z zarzutami, które się pojawiają, które są absolutnie chybione. Podczas tej konferencji prasowej sporo państwo mówiliście o zamrożeniu cen energii na przyszły rok właśnie. No i przyszły obóz rządzący zapewnia, że chciałby, aby Orlen między innymi odpowiadał za współfinansowanie tego właśnie zamrożenia. Chodzi tutaj o to, że Orlen wcześniej był zwolniony od tak zwanego podatku od nadmiarowych zysków. Więc panie premierze, dlaczego Orlen był zwolniony? Pani minister, może tutaj szczegółowo, bardzo proszę. Szanowni państwo, Orlen, jak każda spółka, która zajmowała się chociażby sprzedażą gazu, był objęty zarówno rekompensatą, jak i odpisem. I tego Orlen nawet to komunikował w zeszłym roku bardzo jasno, że 14 miliardów dokłada do tego systemu, w której z jednej strony mamy nadmiarowe przychody, ta dywidenda wojenna, którą odprowadzają spółki z elektroenergetyki i Orlen, a z drugiej strony mamy rekompensaty za to, że te zamrożone rachunki Polaków, małych i średnich przedsiębiorstw, ja to będę powtarzać, domów dziecka, szpitali, przez cały rok chroniły ich portfele. W związku z tym trzeba było tym spółkom obrotu, które dostarczały im czy gaz, czy energię elektryczną, te środki wypłacać, tę różnicę, rekompensatę. Więc tu mieliśmy odpis, tu mamy rekompensatę. W tym projekcie już nie ma odpisu dla nikogo oprócz Orlenu. Cała elektroenergetyka jest z niego zwolniona, ale rekompensaty są, tylko że płaci je znowu zresztą bardzo krytykowany fundusz COVID, bo nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, że w naszym projekcie, to jest Skarb Państwa, w projekcie, który trafił ze strony posłów, to jest fundusz COVID. Ten podatek w dodatku, o którym mówi pan redaktor, ma być składką za 2022 rok, czyli wstecznie i takim entuzjazmem go inwestorzy ocenili, że tąpnęła giełda i wyparowało kilka miliardów złotych z giełdy, czyli tak naprawdę z wartości Orlenu. W sposób zupełnie też wymagający dużej analizy, powiedzmy tak dyplomatycznie. Ale to nie jest prawda, że jakikolwiek podmiot w zeszłym roku, który był w tym wolumenie, nie płacił. Myśmy nie pokazywali, pan płaci, pan nie płaci. Płacili wszyscy, którzy mieli, generowali nadmiarowe przychody, tą dywidendę wojenną, nie tylko w Polsce, w całej Europie, a rekompensaty otrzymywali ci, którzy do gospodarstw domowych, do nas wszystkich, dostarczali gaz bądź energię elektryczną w zamrożonych cenach. No to tą różnicę się im wypłacało. A teraz mamy wypłacać różnicę. Ci, którzy produkują odnawialne źródła, ale też elektroenergetyka nie płaci, za to płaci Orlen sprzed 2 lat. Dlaczego?
Nie wiem, może państwo, którzy to złożyli, nie lubią Orlenu. Ja nie mam innego uzasadnienia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I na koniec pytanie i do pana premiera, i do pani minister. W temacie konferencji, jeżeli chodzi o tę ustawę wiatrakową, no to jej pomysłodawcy już proponują, aby tę odległość zwiększyć do 500 metrów, aby zapewnić ochronę na przykład pomników przyrody, no i właśnie też zabezpieczyć te kwestie wywłaszczeń. Więc gdyby te trzy aspekty zostały zmienione, to czy państwa zdaniem sprawa jest załatwiona? Mówiąc a przepisy kolokwialnie. Zobaczyć, panie redaktorze, to wciąż panie ocenianie. Redaktorze, tutaj razem z panią minister mam wrażenie, że opowiadaliśmy o bardzo wielu negatywnych skutkach tej ustawy, oprócz tych związanych z wywłaszczeniami, z brakiem konieczności pozwolenia na korzystanie z ziemi rolnej. Zwracam uwagę wszystkim małym i średnim polskim przedsiębiorcom, podmiotom wrażliwym. Zwracam uwagę przede wszystkim jednoosobowym działalnościom gospodarczym, że w tej ustawie zaplanowanej przez Platformę i Polskę 2050, czyli Lex Kloska, nie zostały ujęte propozycje zamrożenia cen energii elektrycznej dla was. Wczoraj czytałem artykuły dotyczące małych i średnich firm, polskich piekarń, polskich zakładów cukierniczych, a więc bardzo istotną rzeczą jest, aby wiele przepisów tej ustawy zostało poprawionych. Pani minister mówiła na przykład o przepisach dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego. To przepisy, które my bardzo konkretnie ujęliśmy, że muszą zostać zrealizowane do końca 2025 roku. Tymczasem bez żadnego uzasadnienia one zostały przesunięte o kolejne dwa lata, właśnie po to, żeby jak najwięcej tych wiatraków można by było nastawiać bez konieczności odnoszenia się do planów zagospodarowania przestrzennego. Ta ustawa to jest wielki bubel prawny, jeden z największych szwindli legislacyjnych III Rzeczpospolitej. Ona natychmiast powinna trafić do kosza, a pan marszałek może szybko skorzystać z tej ustawy, którą my przygotowaliśmy dla zamrożenia cen energii elektrycznej dla polskich obywateli, polskich małych i średnich firm i podmiotów wrażliwych na cały 2024 rok. Bardzo proszę, pani redaktor. Dzień dobry, Marta Kosik, TVP Info. Ja również pytanie w sprawie ustawy wiatrakowej. Mianowicie pan premier już wspomniał o tym zapisie, który mówi o możliwości wymiany części wiatraków, w szczególności turbin, na części stare, już używane. I tam pojawia się automatycznie problem utylizacji tych starych części. I tutaj pojawiają się głosy, że jest to dobre rozwiązanie, ale nie dla Polski, ale dla Niemiec, a także innych państw Europy Zachodniej, które już w tej chwili mają problem z utylizacją. I w kontekście tego zapisu te stare części miałyby wpływać na terytorium Polski i przerzucać odpowiedzialność utylizacji właśnie na nasz kraj. Jak to by wpłynęło na koszty, ale także na środowisko naszego państwa i co pan sądzi na temat tego zapisu? Odniosę się do tego pytania i poproszę też panią minister o rozwinięcie, bo to bardzo ciekawe, bardzo ważne pytanie. Otóż, szanowni państwo, tak jak wspomniałem w moim wprowadzeniu, przepisy Lex Kloska zakładają, że będzie można tutaj przywozić starsze części, starsze turbiny niż 4 lata, a więc takie, z którymi różni zachodni właściciele farm wiatrowych zaczynają mieć problemy. Zaczynają mieć problemy w związku z tym przerzucić ten problem na Polskę. To jest dokładnie ujęte w tej ustawie. Moim zdaniem kolejny skandaliczny zapis, który świadczy o tym, na czyją rzecz działali ci, którzy pisali tę ustawę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani redaktor, jeżeli są jakieś pytania. Pani minister jeszcze. To znaczy tak, ja proszę państwa, na to już zwracałam uwagę wcześniej, ale to jeszcze raz powtórzę. Te zapisy dotyczące chociażby repoweringu, tego w jakim wieku mają być turbiny, nawet z prawem europejskim niewiele mają wspólnego, bo repowering o 50% bez uzyskania decyzji to jest wprost niezgodne z europejskim prawem, z europejską regulacją obowiązującą. Jeżeli chodzi o utylizację, tak, to jest jedno z wyzwań bardzo dużych związanych z instalacją, a potem decommissioningiem, czyli odinstalowywaniem i utylizacją tych instalacji. Wyzwanie, koszt, który trzeba uwzględniać w swoim
swoim procesie inwestycyjnym. Jeżeli można zamiast kosztu wpisać sprzedaż takiego przeznaczonego do utylizacji materiału, czy turbiny, czy czegokolwiek komuś, jakiejś trzeciej stronie i wpisać to po stronie raczej zysków niż strat albo zmniejszyć koszty, no to tylko lepiej dla takich inwestorów. Rzeczywiście można podomniemywać takie rozwiązania, natomiast ja podkreślam cały czas, cała ta ustawa jest po prostu niebezpieczna. To, co jeszcze doprowadzę do pana redaktora. Tak, to co, nie certyfikujemy się w UDECie, każdy robi co uważa i certyfikuje i naprawia te turbiny wiatrowe, bo nie musi. Gminy sąsiednie nie muszą być informowane o to, że przy granicy ich gminy stawiamy wiatraki. Co z sieciami najwyższych napięć? Może ten lód z turbin wiatrowych lecieć na te sieci najwyższych napięć, czy nie może? Czy te mają być chronione przed drganiami eolskimi, czy nie mają być chronione? Zależy nam na sieciach najwyższych napięć, czy nie na sieciach. To jest po prostu zła, nieprzemyślana ustawa i sama zmiana odległości. Co więcej, jeszcze jedna rzecz. Te 300 metrów to jest właśnie przy nowych instalacjach, ale jeżeli robimy repowering i ktoś zmierzy hałas i uzna, że hałasuje, to właściwie wcale, bo to bardzo nowoczesna machina, to może być mniej niż 300. To jeszcze nie jest granica, bo referujemy do hałasu, a nie do odległości. To jest bardzo niebezpieczne, bardzo. Jeśli można jeszcze drugie pytanie, czy według pana premiera próba przeforsowania tej ustawy to jest taki przykład, w jaki sposób Donald Tusk będzie chciał prowadzić politykę swojego rządu, czyli mówiąc wprost, czy to jest powrót do polityki korzystnej dla innych państw, niekoniecznie dla Polski? Mamy takie obawy i teraz te obawy zostały potwierdzone w sposób bardzo dobitny. Otóż jeszcze nie ma koalicji rządzącej, jeszcze nie została skonstruowana większość, która by to mogła przegłosować. Nie mieliśmy przynajmniej tego potwierdzonego. A już mamy ustawę, która działa na rzecz wielkiego lobby wiatrowego. Wiadomo, że w dużym stopniu producenci leżą za naszą zachodnią granicą. Wiemy doskonale, że to wszystko miało się odbyć kosztem polskich obywateli, polskich rolników, ale także tych, którzy są miłośnikami parków krajobrazowych, parków narodowych i dóbr przyrody, ponieważ tutaj nagle pierwszeństwo przed wszystkim innym miałyby zyskiwać te właśnie wielkie wiatraki. A więc jak najbardziej niestety uważam, że jest to symptomatyczne i w taki sposób może chcieć prowadzić swoje działania przyszły ewentualny rząd pana Tuska, co też warto, aby parlamentarzyści innych ugrupowań, PSL-u czy Lewicy, wzięli pod uwagę, bo to przykład naprawdę bardzo brutalnego lobbingu. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana. Dzień dobry, Karol Surówka, Polskie Radio. Skrytykowali państwo Polskę 2050 w kontekście ustawy wiatrakowej. Czy to oznacza, że z posłami tego ugrupowania nie prowadzą państwo już rozmów przy tworzeniu Koalicji Polskich Spraw? I czy to nie jest dalsze utrudnienie w próbach utworzenia takiej koalicji? Dziękuję. Oddzielamy tutaj samą materię, czyli szkody związane z tą ustawą dla polskich obywateli od prowadzenia rozmów. Panie redaktorze, gdyby tę ustawę zaproponował ktoś z jeszcze jakiegokolwiek innego ugrupowania, mielibyśmy dokładnie takie samo zdanie. A dzisiaj przerzucanie się między Polską 2050 a Platformą Obywatelską co do tego, kto jest faktycznym twórcą tej ustawy, pokazuje, jak bardzo gorący jest ten kartofel. Ja pytam, kto włożył do tej ustawy zapis o 300 metrach? Myślę, że od tego powinno zależeć to, czy ta koalicja powstanie, czy nie. Sądzę, że wielu parlamentarzystów i Polski 2050 również zadaje sobie dzisiaj to pytanie. Przecież to nie cała Polska 2050 pisała to tę lobbystyczną ustawę, tylko jak wiemy doskonale, pani Henik-Kloska przedstawiała tę ustawę, dlatego to jest Lex Kloska. No i nie wyobrażam sobie, że pan Szymon Hołownia o niej w ogóle nie wiedział, bo jest szefem tego ugrupowania. Dziękujemy, szanowni państwo. Nie widzę więcej pytań. Bardzo dziękuję.